Witam, mamy tu kolejną część wykresów. Zadanie 229. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony A. Czyli jeżeli ładunek pobieramy od strony A, czyli wjeżdżamy wózkiem tutaj, to środek ciężkości musimy wyznaczyć z wymiaru B, dzieląc go na pół, czyli mamy 700, czyli 350. I odnajdźmy tutaj na wykresie ten środek ciężkości. Nie mamy środka ciężkości 350, ale wszystko, co jest do 500, jest jako 500 środek ciężkości. Więc będziemy korzystać tutaj z tego pola. I jako tutaj maksymalną masę ładunku możemy podnieść? Korzystając z tego pola jedziemy do linii udźwigu i widzimy, że jest tutaj. I to będzie... No około tam 2400, 2300. Zobaczmy, co jest w odpowiedziach. W odpowiedzi mamy odpowiedź C, 2300. I to jest jedyna sensowna odpowiedź do tego zadania. Ten rodzaj wykresu jeszcze Ci przypomnę. Tutaj mamy środek ciężkości, tutaj mamy wysokość podnoszenia, tutaj mamy udźwig. Wysokość podnoszenia tego wózka to jest 3300 mm. I on zawsze na tą wysokość podniesie. Tylko że im dalej środek ciężkości ładunku od części pionowej wideł, tym podniesie mniej. Przez to ten wykres tutaj tak idzie w dół. Na przykład tutaj na 3300 podniesiemy tylko 1300 kg, ale tutaj podniesiemy 2300. Dobrze, to teraz następny przykład. 230. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony B. Jeżeli pobieramy ładunek od strony B, czyli tutaj wjeżdżamy widłami, to środek ciężkości musimy wyznaczyć z wymiaru 1200, podzieląc go na pół, czyli mamy 600. Środek ciężkości 600, jedziemy do linii wykresu, przecina się środek ciężkości w tym miejscu z linią wykresu, więc od tego punktu wyznaczamy udźwig. No tutaj nam nie wychodzi znowu czysto. Wychodzi między 1300 a 1600. To jest matematycznie podzielne, więc powiedzmy, że tutaj jest gdzieś 1450. Tak też mamy w odpowiedziach. 1400, 1500, 1600. To pole dzieli się na 3. Następne zadanie 231. I treść: w oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony A. Jeżeli ładunek pobieramy od strony A, czyli tutaj wjeżdżamy widłami, to środek ciężkości wyznaczamy z wymiaru B, biorąc jego połowę, czyli 400. No i szukamy naszego środka ciężkości na wykresie. Nie ma środka ciężkości 400, jest 500, w związku z tym korzystamy ze słupka 500. Czyli na środku ciężkości 500 możemy podnieść maksymalnie około 1800 kg. Bo tutaj mamy nasz udźwig i on się kończy gdzieś tutaj. W odpowiedziach jest 1800, to jest prawidłowa odpowiedź. Kolejny przykład, zadanie 239. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony B. Skoro wjeżdżamy w ładunek od strony B, tutaj widłami, to środek ciężkości wyznaczamy stąd. 1300 na pół to jest 650. Tutaj musimy zaokrąglić środek ciężkości w górę, bo w dół nam nie można 600 skorzystać, więc zaokrąglamy do 700. Przy środku ciężkości 700 możemy tutaj podnieść, w odpowiedziach jest odpowiedź 1500 kg i ona jest prawidłowa, 1500 kg, odpowiedź C, 239, odpowiedź C, 1500 kg. Mamy zadanie 240, w oparciu o przedstawiony diagram dźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony A. Jeżeli tutaj ładunek pobieramy od strony A, czyli tutaj wjeżdżamy widłami,
To środek ciężkości wyznaczamy dzieląc wymiar 700 na pół. Znowu, czyli co mamy 350. Do 500 wszystko co mamy środki ciężkości to korzystamy z tego pola 500 środek ciężkości. Jeżeli chodzi o maksymalny udźwig na tym polu, to jedziemy do linii wykresu i wskazuje nam ona. No i tutaj mamy 2300 jako odpowiedź C i to jest prawidłowa odpowiedź. Zadanie 228. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony B. Czyli tutaj mamy ładunek od strony B pobierany, czyli tutaj wjeżdżamy widłami. Środek ciężkości wyznaczamy z połowy wymiaru 1300, czyli mamy 650, czyli 700. W takim razie jedziemy do punktu przecięcia z linią wykresu i mamy tutaj, powiedzmy, 1400. Czyli odpowiedź 1400, odpowiedź B. Jeżeli moje filmy Ci pomogły, pamiętaj, żeby zostawić lajka, subskrybować kanał. Pozdrawiam.